kiedy wróciliśmy po wakacjach, zauważyliśmy, że jednak krzyży nie ma, zostały zdjęte. Po lekcjach młodzież opuściła szkołę, pojechała do domu. W niedzielę było zebranie rodziców i wtedy rodzice zauważyli, że nie ma krzyży. Niektóre osoby zostały w internacie i przyszły na tą wywiadówkę. Byli bardzo zdziwieni, no bo na tym miejscu, co wczoraj powiesili krzyż, był, w niektórych salach pozostał tylko gwóźdź, a w niektórych nawet gwoździe były usunięte. Poszliśmy do dyrekcji. Dyrekcja też nam odpowiedziała, że nie wie, że to jest, zresztą, że to jest szkoła świecka i krzyży, żadnych krzyży w niej nie będzie. Ten krzyż jako jedyny ocalał tutaj, w tej szkole. A to dlatego, że do tego sklepiku mają klucze tylko sklepikarz, uczeń. Tak, uczennica. Tak, i ona była w domu, więc ten krzyż tutaj ocalał. Grudzień 1984 rok. W jednym z ważniejszych tytułów komunistycznej władzy można było przeczytać: taka Włoszczowa i co tam się narobiło. Młodzież, która zdecydowała się, że w taki sposób zamanifestuje to, co dla niej najważniejsze, wzbudziła uczucia patriotyczne Polaków. Strajk w obronie krzyży trwał 2 tygodnie. Uczniów popierali rodzice, wspierał ich biskup Mieczysław Jaworski, a także katecheci, ksiądz Marek Łabuda i ksiądz Andrzej Wilczyński. Część strajkujących osób została pozbawiona praw uczniowskich i relegowana ze szkoły. Dziś chcemy poprzez słowa i obrazy pokazać, że krzyż w ludzkim życiu jest symbolem wyzwolenia, miłości i zbawienia. Naznaczone jest krzyżem,
Gdziekolwiek się ruszymy, wszędzie spotykamy kogoś cierpiącego. Ludzi chorych, niechciane dzieci w domach dziecka, samotnych, bezdomnych. Idą oni swoją drogą krzyżową. Upadają, ale się podnoszą. A czy ty przyjmiesz swój krzyż? To właśnie on jest jedyną drabiną, po której możemy wejść do nieba. Kiedyś nadejdzie taki czas, kiedy nie będzie żadnej władzy. Człowiek wejdzie do Królestwa Prawdy i Sprawiedliwości. Tam ludzka władza nie sięga. Zrozumie wtedy znaczenie ziemskiego krzyża. Swoje postępowanie na ziemi położy u tronu Boga, a wtedy zniknie sen o własnej mocy. I zrozumie człowiek, że miał wszystko, ale przyszła chwila i nie ma nic. Zostanie wtedy rozliczony z tego, co było w jego życiu łatwe oraz z krzyża, który dźwigał. Pamiętaj o tym już dziś, że na ziemi jesteś tylko przechodniem. Czy jesteś wierny? Czy potrafisz służyć? Czy potrafisz bez zbędnych słów podać rękę i otrzeć zapłakaną twarz człowieka? Czy potrafisz kontrolować swoje, często niesłuszne sądy? Tak często skarżymy się na sprawiedliwość, a jacy jesteśmy sami? Dlaczego cierpię? Dlaczego się męczę? Dlaczego tyle na drodze kamieni? Jeżeli idziemy do jakiegoś celu, to tylko ten cel ma sens. Bo wszystko to, co na drodze boli, jest prawdziwe. Musimy dziś zrozumieć tych ludzi, którzy dali świadectwo wiary. Bo Bóg jest z nas. I wszystko, co nam daje, jest po to, aby nadać sens ludzkiemu życiu. Bóg sprawia, że nie ma w naszym życiu przypadkowych cierpień, przypadkowych upokorzeń. Bo krzyż przychodzi z ręki Boga. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż. Niech mnie naśladuje. Do Boga trzeba stale powracać, nawet będąc pobożnym człowiekiem. Mając na uwadze to, co stało się 25 lat temu w tej szkole, w której się dziś uczymy, zawieramy przyjaźń. Pamiętajmy, abyśmy nie wstydzili się kreślić na sobie znaku krzyża. Dbajmy o to, aby krzyż był w najważniejszym miejscu. Aby nikt nie wstydził się powiesić go na ścianie. Czy nie powiedzą kiedyś, umęczą pod przyzwoitym katolikiem, który chodził do kościoła, spowiadał się, a który nieraz nie potrafił opowiedzieć się za swoją wiarą, tradycją, sprawiedliwością? Kiedyś krzyż był okrutną karą, bez patrzenia przez pryzmat wiary nie miałby żadnego znaczenia. 25 lat temu nauka krzyża niosła za sobą ból, ale również piękno i prawdę. Napełniała młode umysły i serca uniwersalnymi wartościami. Dziś nie brakuje młodych ludzi, którzy wiedzą, że w krzyżu cierpienie, ale i w krzyżu zbawienie.